błędnie. Minęła 21. Bartosz Kwiatek, dobry wieczór. Zaczynamy program Wszystko o koronawirusie. A skoro mowa o koronawirusie, niestety cały czas w Polsce rośnie liczba zakażeń. Na obecną chwilę, od początku epidemii, mamy potwierdzonych ponad 18,5 tysiąca przypadków. 925 osób zmarło, ale są też dobre informacje. Rośnie liczba tych, którzy wygrali walkę z wirusem. To na obecną chwilę 7451 przypadków. Ale w dniu dzisiejszym, w tym programie, zdecydowanie mniej o zdrowiu. Będziemy rozmawiać o pieniądzach, o gospodarce, o problemach pracowników, pracodawców, przedsiębiorców. I przypomnę, to jest program, w którym Państwo, widzowie Polsat News, możecie zadawać pytania. Zachęcam do kontaktu z nami. Na dobrze już, mam nadzieję, Państwu znany numer telefonu 22 kierunkowy do Warszawy 514 59 17 to numer do naszego studia i pamiętajcie Państwo także o naszym e-mailowym adresie, pod który możecie wysyłać swoje pytania covid19@polsat.com.pl. A dzisiaj w ogniu tych pytań Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju. Dobry wieczór, pani premier. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Pani premier, zacznę od pytania od internautki, ale przyznam, że nie jest wybrane przez nas przypadkowo, dlatego że to pytanie, które pojawia się w zasadzie najczęściej, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Pati80 pyta, dlaczego wielu przedsiębiorców do dnia dzisiejszego nie otrzymało pomocy z tarczy antykryzysowej? Chodzi o postojowe z ZUS-u i mikropożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy. My staramy się, aby te urzędy pracowały jak najszybciej transferowały środki. I też powiedzmy uczciwie, że od 1 kwietnia, od dnia wejścia w życie ustawy, tej pierwszej właśnie tej, która daje możliwości uzyskania postojowego, czy też zawieszenia składek na ubezpieczenia społeczne, no to mamy ponad 4 miliony wniosków złożonych i ponad 6 miliardów złotych już przetransferowanych do przedsiębiorców, zarówno w postojowym, jak i w mikropożyczkach. Więc prosiłabym uzbroić się jeszcze odrobinę w cierpliwość. My staramy się usprawnić. Ja monitoruję, proszę mi wierzyć, tempo pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowych Urzędów Pracy. Cieszą mnie takie informacje jak od Urzędu Pracy w Gdańsku czy w Opolu, gdzie mamy 100% rozpatrzonych wniosków i wypłaconych świadczeń. Są takie miejsca, gdzie czeka się znacznie dłużej. Postaramy się naprawdę, robimy wszystko, aby urzędy pracowały jak najszybciej, podpisywały z państwem umowy i wypłacały te świadczenia. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Jeśli takie przypadki będą nadmiernie, ten czas oczekiwania będzie się przedłużał. Bardzo proszę o kontakt z naszym ministerstwem. My będziemy interweniować. Interweniuje także osobiście rzecznik praw przedsiębiorców. On też zbiera od państwa te informacje, ale mam nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie. Tak jak mówię, urzędy pracują. Dowodem na to te wypłacone środki, o których wspomniałam. Na pewno środków nie zabraknie, proszę być o to spokojnym. Wszyscy uprawnieni do tego, aby skorzystać z postojowego, z dopłaty do wynagrodzenia dla przedsiębiorstw w trudnościach, czy z zawieszenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie zostaną pozostawieni. Wszyscy otrzymają świadczenia. Pani premier, to czy zatem brak cierpliwości spowodował to, że na ulice Warszawy wyszli jednak przedsiębiorcy, pojawili się na Placu Zamkowym? Mówię tutaj o strajku przedsiębiorców, ale też i zapowiedzi połączenia sił z Agrounią i zapowiedzi kolejnych protestów na ulicach, no, które sugerują i, jak mówią protestujący, niezadowolenie z dotychczasowych rozwiązań proponowanych przez rząd. Panie redaktorze, ja chciałabym powiedzieć, że po pierwsze spotkałam się z reprezentantami tych protestujących wczoraj. Oni zanim rozpoczęli swój marsz, przyszli do mnie, do ministerstwa. Rozmawialiśmy także długo w minionym tygodniu, bo też chciałabym krótko i historycznie historię tej manifestacji państwu przybliżyć. Podczas kiedy przedsiębiorcy po raz pierwszy przyjechali do Warszawy w ubiegłym tygodniu, nikt z nich nie zwrócił się z prośbą o spotkanie. Ja naprawdę po pierwszym dniu
tej manifestacji. Dowiedziałam się o tej manifestacji z mediów. Następnego dnia natychmiast powiedziałam, korzystając z pośrednictwa mediów, poprosiłam o to, że jeżeli są zainteresowani rozmową z nami, to ja jestem gotowa takie rozmowy przeprowadzić. Umówiliśmy się w środę, w minionym tygodniu mieliśmy telekonferencję. Ustanowiliśmy pewną, po pierwsze ja wysłuchałam ich postulatów. Część z nich dotyczyła tarczy finansowej, część z nich poziomu reprezentatywności przedsiębiorców, zwłaszcza jednoosobowych działalności gospodarczych. W Radzie Dialogu Społecznego tutaj umówiliśmy się na pracę legislacyjną na najbliższe tygodnie i będziemy rozmawiać także w ciągu najbliższych tygodni. Dlatego ja zastanawiam się, bo był u mnie pan przedstawiciel, rozumiem, organizator całego wydarzenia, czyli pan Tanajno. I tutaj moje pytanie jest jedno, czy to jest naprawdę strajk przedsiębiorców, czy też jest to manifestacja polityczna, która służy innym celom. Wiemy, że pan Tanajno w tej chwili ma inne zaangażowania, również także polityczne. I pytanie, na ile to jest rzeczywisty strajk przedsiębiorców? Nie mnie tutaj to rozstrzygać. Tak jak powiedziałam, jeśli mamy postulaty, a takie wysłuchałam wczoraj, realne problemy, realne postulaty, związane na przykład z tym, że firmy jednoosobowe, mikrofirmy, które zatrudniają tylko na umowę zlecenie, nie zatrudniają na umowę o pracę, nie mogą skorzystać z tarczy finansowej. Ja przedstawiałam inne źródła pomocy, które dla tego typu firm oferujemy, ale też umówiliśmy się, że omówimy ten temat, ponieważ tarcza finansowa jest notyfikowana przez Komisję Europejską. W tej chwili jej zmiany będą wymagały rozmów z Komisją Europejską właśnie. Więc mieliśmy bardzo merytoryczną rozmowę. Ona w dalszym ciągu przeniosła się na ulicę. Ja nie uciekam od tych rozmów, jestem na nie gotowa. Tak jak powiedziałam, umówiliśmy się też na pewien cykl prac legislacyjnych. Jesteśmy na nie otwarci. W rozmowie tej uczestniczył także Rzecznik Praw Przedsiębiorców. Ja oceniam, że to była dobra rozmowa. Jeśli organizatorzy widzą konieczność, że ten dialog jest niewłaściwy i on musi się toczyć na ulicach, no to jeszcze raz ponawiam pytanie, w jakim celu jest ta manifestacja? Czy po to, aby osiągnąć realne cele gospodarcze, czy ktoś inny miałby jakieś inne problemy do rozwiązania? To teraz czas na rozmowę z widzem, który dodzwonił się do naszego studia. Jest z nami pan Miłosz z Legionowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Miłoszu, słuchamy pytania do pani premier. Dobry wieczór, pani premier. Ja mam takie pytanie, ponieważ jako przedsiębiorca troszeczkę gubię się w tej chwili w retoryce rządu. Troszeczkę, jeżeli chodzi z jednej strony o walkę z pandemią, z drugiej strony o zachowanie twarzy, bo wytyczne, jeżeli chodzi o w tej chwili otwarcie salonów kosmetycznych, a jednocześnie zakazanie w dalszym ciągu otwierania salonu tatuażu, są według mnie bez sensu. To dla mnie to wygląda, jakby troszeczkę rząd wycofuje się, widząc statystyki, że przesadził z szacowaniem, jak bardzo groźny może być ten wirus. Próbuje jakby tą gospodarkę na nowo pompować. Natomiast w dalszym ciągu jest tutaj w czasie gra polityczna, ale dobrze, wracając do meritum, tak? Dlaczego są tatuaże nie mogą być otwarte, skoro otwarte są salony kosmetyczne? Jednocześnie dlaczego pozwolono na otworzenie centrum handlowych, gdzie jest ogromny przemiał ludzi? W dalszym ciągu, jeszcze mówię do sytuacji tydzień temu, nie dopuszczając salonów kosmetycznych, czy gdzieś innych takich branży, gdzie jest kontakt bezpośredni, tak, z klientem do funkcjonowania. Gdzie tutaj jest logika rządu? I pani premier odpowiada na pytanie pana Miłosza. Dziękuję za pytanie i teraz może wyjaśnię strategię odmrażania gospodarki. Po pierwsze, no nie zgodzę się z panem. Wydaje się, że ta przyjęta strategia rządu na samym początku pandemii sprawiła, że tych zachorowań w Polsce naprawdę jesteśmy je w stanie utrzymać. One są pod kontrolą, utrzymujemy w ryzach, jesteśmy w stanie zabezpieczyć tych, którzy chorują i zagwarantować im odpowiednią, właściwą opiekę zdrowotną. I odmrażanie rozpoczęło się w sposób też bardzo ostrożny i spokojny. Przede wszystkim po rekomendacjach głównego inspektora sanitarnego i ministra zdrowia, pana profesora Łukasza Szumowskiego. Mówimy o tym jednocześnie, że każdy etap sprawdzamy, co dzieje się, jak rośnie liczba przypadków po odmrożeniu konkretnych dziedzin. I tak było w pierwszym etapie, to było szersze uruchomienie handlu. Drugi etap to część usług, tych jednak, gdzie jesteśmy w stanie w sposób kontrolowany ten kontakt między osobami monitorować. Przypomnijmy, że wytyczne dla branży kosmetycznej i fryzjerskiej, zresztą tak jak i dla wszystkich innych handlu, usług,
opracowujemy tutaj w ministerstwie w konsultacji z przedstawicielami branży, z fryzjerami, kosmetyczkami, Polskim Związkiem Przemysłu Kosmetycznego. W tym tygodniu mamy zaplanowane konsultacje, także też Państwa zapraszam, bo wiem, że salony tatuażu ostatnio budzą bardzo duże dyskusje i z przedstawicielami tej branży tutaj konsultacje będą się odbywać w zakresie wytycznych bezpieczeństwa przed uruchomieniem i tego segmentu usług. Otwieramy je, odmrażamy w rytmie zaleceń głównego inspektora sanitarnego i ministra zdrowia, który no, określa skalę czy poziom ryzyka związany z uruchamianiem tych akurat konkretnych punktów. No, wydaje się, że zgodzimy się, że salon kosmetyczny, poziom kontaktu pomiędzy, a salon tatuażu jednak różnią się pomiędzy sobą. Więc tutaj działamy na podstawie wytycznych ministra zdrowia. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. To nie jest kwestia strachu bądź nie, tylko naprawdę odmrażania w rytmie, który sprawi, że będziemy mieć pod kontrolą liczbę nowych zakażeń. I mamy kolejny telefon do studia. Pani Ewa z Jawora jest z nami. Dobry wieczór, pani Ewo. Dobry wieczór. I słuchamy pytania do pani premier. Pani premier, miałam zaleconą kwarantannę i grudnia wypłacać takie jakby rekompensaty za czas kwarantanny. Chciałabym się dowiedzieć, bo w Krusie nikt nic nie wie, dzwoniłam już kilka razy. No, chciałabym wiedzieć, czy to, bo to chyba bodajże w drugiej ustawie było, więc jak to wygląda? Rekompensaty za czas kwarantanny, pani premier. Tak, osób ubezpieczonych w KRUS-ie, bo tych, którzy mają ubezpieczenia w ZUS-ie, to te świadczenia już otrzymują. Natomiast ci, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie, tę poprawkę tak naprawdę dopiero przyjęliśmy w ustawie, która została przyjęta przez Sejm w ubiegłym tygodniu i trafiła do prezydenta. Ona wchodzi w życie w dniu następnym po podpisaniu przez pana prezydenta. Wierzę, jestem przekonana, że pan prezydent zajmie się tą ustawą niezwłocznie i wówczas będzie pani mogła zgłosić się do KRUS-u po świadczenie, po wypłatę za okres kwarantanny. Także proszę tutaj jeszcze o odrobinę cierpliwości. I czytam kolejne pytanie. Pytanie nadesłane przez panią Joannę z Wilgi. Wnioski są odrzucane na przykład z powodu braku dokumentów finansowych, choć nie były one wymagane. Dlaczego nie ma dokładnych informacji co do wymaganych załączników? Kolejny problem to brak informacji, dlaczego odrzucono wniosek. Uniemożliwia to firmom ponowne złożenie wniosków bez VAT. Pani premier. Rozumiem, że to jest pytanie dotyczące tarczy finansowej, czyli tej, której operatorem jest Polski Fundusz Rozwoju. To może krótko wyjaśnijmy. Tam nie potrzeba składać, jeżeli nie jest się płatnikiem VAT-u, niepotrzebne są oczywiście dokumenty VAT-owskie. Wówczas jest wyliczenie na podstawie PIT-u i CIT-u, no oraz pamiętajmy te kryteria, które są, wydaje się, jasne i przejrzyste. Jeżeli mówimy o mikrofirmie, małej, średniej, w każdym przypadku tarcza finansowa służy ochronie miejsc pracy, więc taki przedsiębiorca musi mieć co najmniej jedną osobę na umowę o pracę. To nie musi być pełny etat. Dowolny wymiar etatu już kwalifikuje przedsiębiorcę do skorzystania. Wielkość pomocy uzyskanej na utrzymanie miejsc pracy zależna jest już od ilości pracowników, już nie tylko etatowych, ale także na innych, na umowach cywilnoprawnych. Także tych pracowników, którzy znajdowali się na urlopach macierzyńskich czy tacierzyńskich. A zatem jeśli, i to jest też w pełni zautomatyzowany system, tam tutaj jest właściwie wyeliminowana rola człowieka głównie po to, aby jak najszybciej środki były transferowane do przedsiębiorców. I rzeczywiście ci przedsiębiorcy, którzy już dostali, a to już jest niemal 20 miliardów złotych, które w ciągu niespełna 3 tygodni trafiły do przedsiębiorców z tarczy finansowej. I ci, którzy złożyli ich wniosek, nie został odrzucony, pewnie mogą to potwierdzić, bo wiemy naprawdę, że to się dzieje w ciągu 2-3 dni. Jeśli wniosek jest odrzucony, to bardzo prosimy, jest możliwość reklamacji. Te reklamacje normalnie są prowadzone w Polskim Funduszu Rozwoju. Prosimy o wyrozumiałość. Wprowadzenie w ciągu 2 tygodni, postawienie przez Polski Fundusz Rozwoju
złożonego systemu informatycznego, który, gdzie algorytm tak naprawdę kwalifikuje nas do pomocy, no sprawia, że oczywiście jeżeli gdzieś wnioskodawca popełnił jakiś błąd, musi zgłosić się z reklamacją do Polskiego Funduszu Rozwoju, ale prosimy nie przestawać, prosimy taki wniosek z reklamacją złożyć. My, ja też to wczoraj powiedziałam tym protestującym przedsiębiorcom, w tym tygodniu przeanalizujemy liczbę odrzuconych wniosków, z jakiego powodu to się dzieje, i spróbujemy no, zasugerować zmiany w systemie informatycznym po to, aby takich odrzuceń było jak najmniej. I tutaj jeszcze raz powtarzam, proszę pamiętać, że z tarczy finansowej, która jest warta dziś 100 miliardów złotych, z której już spłynęło około 20 miliardów, 75 miliardów to są środki przeznaczone na dla małych i średnich firm. Więc naprawdę proszę się nie denerwować, proszę spróbować złożyć wniosek ponownie. Jeśli mają Państwo pytania, to zapraszamy na infolinię do Polskiego Funduszu Rozwoju bądź infolinię uruchomioną w Ministerstwie Rozwoju. Tutaj około 60-70 konsultantów codziennie udziela odpowiedzi Państwa na Państwa pytania. Zapraszamy, jesteśmy do dyspozycji, aby pomóc Państwu poprawnie wypełnić wniosek. To ja przypomnę numer telefonu do naszego studia 22 514 59 17 i adres e-mailowy covid19@polsat.com.pl i właśnie na ten adres mailowy. Pani Ania wysłała nam pytanie i pisze do nas. Zapłaciłam zadatek zawczasy w hotelu z basenem, siłownią, placami zabaw, szwedzkim stołem i tym podobne. Organizator przesłał nam informację, że wszystko jest zamknięte, posiłki będą w pokojach oraz obowiązują maseczki. Czy jest szansa na zwrot zadatku, ponieważ z przyczyn niezależnych od nas usługa nie jest zgodna z ofertą? To Pani Aniu, to bardzo bym rekomendowała, tak jak mówiliśmy od początku tej pandemii, to jest sytuacja nadzwyczajna. Ona wymaga, myślę, dużego zrozumienia od nas wszystkich, od nas przede wszystkim administracji i tutaj staramy się robić wszystko, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo, aby zapewnić Państwu także bezpieczeństwo gospodarcze. Od przedsiębiorców, którzy pomimo, że oferujemy ogromną pomoc, drugą pod względem wielkości w Europie, to na pewno nie zalepimy wszystkich strat, jakie powstały w firmach w wyniku pandemii, no ale także od nas wszystkich, konsumentów, klientów. I w tym przypadku rzeczywiście to nie z winy organizatora taka sytuacja ma miejsce, że pełna oferta, z pełnej oferty nie będą Państwo w stanie skorzystać. Tutaj rekomendowalibyśmy przede wszystkim kontakt bezpośredni z operatorem po to, aby można było z nim się dogadać po prostu, być może skorzystać z tego, co także umożliwiliśmy w ustawie, jeśli ta oferta Państwa w tej chwili nie satysfakcjonuje, abyście mogli Państwo skorzystać z voucheru, który pozwoli skorzystać z oferty w czasie już po kryzysie, po pandemii, kiedy pełna oferta turystyczna, sauna, basen, to wszystko, o czym Pani wspomina, będą już dla Państwa dostępne, bądź też korzystając z Państwa wyrozumiałości, aby jednak wykorzystać te czasy, utrzymując dzięki temu bazę hotelową, miejsca pracy oraz te firmy, bo myślę, że może nawet bez basenu to dla Państwa będą udane wakacje, ale dzięki temu mogą mieć Państwo taką satysfakcję, że no, współpracujemy tutaj razem dla dobra nas wszystkich. Także, a jeśli i to dla Pani nie będzie wystarczające, to też przypominam, że przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta mamy specjalną komórkę do konsultacji dla konsumentów, jeśli ich oferta nie spełnia oczekiwań, nie spełnia tego, co zostało zapisane w umowie, wówczas tam mogą Państwo w tym miejscu dochodzić swoich praw. To teraz czas na pytanie od pana Wojciecha z Kośnierzyna. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Dobry wieczór. I słuchamy pytania. Ja jestem przedsiębiorcą i dostaję już teraz pomoc, wszystko działa, ale pytanie mam takie turystyczne. Planuję podróż motocyklem na Korsykę. Włochy otwierają granice niedługo i chciałbym się dowiedzieć, kiedy Polska otworzy granicę, żebym mógł pojechać. To dobre słowa. Dziękuję panu za te dobre słowa, że pomoc płynie. To najlepszy dowód, że nie mówimy o wirtualnych pieniądzach. Ale wakacje to będą, jak mówiliśmy wiele razy, pewnie inne wakacje niż te, jakie spędzaliśmy zazwyczaj. Powiedziałabym tak, że pan wspomina o tym, że Włochy otwierają granice. Na razie mamy wstępną zapowiedź, że od 15 czerwca wiele państw europejskich planuje otworzyć granice. Ten komunikat słyszeliśmy w minionym tygodniu, ale już następnego dnia
po ogłoszeniach jednej z pani komisarz, druga pani komisarz odpowiadająca za turystykę mówi, że no nie możemy powiedzieć, że z całą pewnością te granice zostaną otwarte, dlatego że musimy poczekać, zobaczyć, w jaki sposób będzie rozwijała się sytuacja epidemiologiczna. Więc powiem tak, my również zakładamy, że jeśli sytuacja będzie się rozwijać w no, nie w szybszym tempie niż to ma do czynienia teraz, po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic, ale to tak jak mówię, z dużą rezerwą i z tym założeniem, o którym powiedziałam. Każdorazowo, po każdym tygodniu przede wszystkim analizowana jest liczba nowych przypadków, analizowana jest liczba nowych hospitalizowanych i od niej uzależniamy kolejne etapy. Na pewno będzie to miało miejsce nie wcześniej niż w połowie czerwca. Pani premier, ale gdybyśmy mogli doprecyzować, bo rozmawiacie na pewno o tych planach. Mamy tę datę graniczną nie wcześniej niż 15 czerwca, ale czy to będzie otwarcie granic pełne w granicach Unii Europejskiej, czy też możliwy jest wariant podziału Unii Europejskiej na strefy, tak jak kraje nadbałtyckie się otwierają, być może Polacy będą mogli podróżować tylko do sąsiadów, do Niemiec, Czech, Słowacji. Jakie rząd ma plany? Czy coś możemy mówić już na ten temat? Dziś to jest przedmiot rozmów nie tylko wewnątrz rządu, ale także międzyrządowych. Oczywiście w sytuacji rozmawiamy o takich wariantach, w których jeżeli kraje graniczące z nami mają opanowaną sytuację epidemiczną, mają pewne standardy bezpieczeństwa i higieny analogiczne do naszych, wówczas i są gotowe otworzyć granice w naszą stronę, że zapewne powinniśmy stosować zasady partnerstwa, prawda? I wówczas w podobny sposób traktować tych naszych sąsiadów. Tak jak mówię, tutaj najważniejsze z mojej perspektywy i moja rekomendacja jest taka, jeśli wiemy o tym, że Niemcy, Czesi czy Słowacy czy kraje bałtyckie prowadzą testy, jeśli wyjeżdżający z danego kraju jest przetestowany, ma wynik testu, wówczas i tak jak mówię, ta liczba przypadków będzie pod kontrolą i u nas i w tamtych krajach, wówczas ta gotowość do otwarcia na pewno z naszej strony będzie większa, ale tutaj mówię z pewnym zastrzeżeniem w tym obszarze, decyzję podejmuje no, po rekomendacji ministra zdrowia, także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ostatecznie pan premier, więc tutaj rozmowy na ten temat trwają i to co ważne, one nie ograniczają się tylko do naszego własnego wewnętrznego wymiaru, ale także rozmawiamy z innymi państwami członkowskimi. To z planowania wakacji i turystyki wracamy do tarczy antykryzysowej. Pytanie nadesłane przez panią Marię. Od kiedy wchodzą w życie przepisy dotyczące tarczy kryzysowej, antykryzysowej 3.0? Nigdzie nie możemy doszukać się tych informacji. To jest ta tarcza, o której wspominałam, odpowiadając na pytanie pani z ubezpieczonej w KRUS-ie. Tarcza przyjęta w tym tygodniu, przez Sejm i wysłana do podpisu pana prezydenta. Większość przepisów wchodzi z dniem publikacji, czyli niemal no, następnego dnia po podpisie pana prezydenta. Zakładamy, że to będzie miało miejsce. No, nie sądzę, aby pan prezydent nie chciał niezwłocznie podpisać tej ustawy, współpracował zresztą przy wielu rozwiązaniach, które tam zaproponowaliśmy, więc mamy nadzieję, że w tym tygodniu będzie to już ta nowa rzeczywistość prawna i z tych kolejnych rozwiązań będą państwo mogli już za chwilę korzystać. I dodzwoniła się do nas pani Aneta z Nowej Rudy. Dobry wieczór, pani Aneto. Dobry wieczór. Słuchamy pytania. Pani premier, ja mam takie pytanie. Byłam pracownikiem transgranicznym. Z dniem 30 kwietnia straciłam pracę, zostałam zwolniona. Takich osób jak ja jest setki. Dlaczego żadna tarcza antykryzysowa nie obejmuje nas w tym przypadku? Mieszkamy w Polsce, rachunki opłacamy w Polsce, żyjemy, utrzymujemy gospodarkę polską, bo te pieniądze wydajemy w Polsce. Dlaczego dla takich ludzi jak my nie ma żadnej pomocy? To zapytam tylko, rozumiem, że pani była zatrudniona u naszych sąsiadów, tak? Na umowę, jakiś rodzaj umowy u naszych sąsiadów, nie w Polsce, prawda? Tak, tak.
No tu rzeczywiście dla Państwa nie przygotowaliśmy, nie mamy rozwiązań. Dziękuję za ten głos. Ja będę go starała się podnieść w rozmowie z kolegami, innymi kolegami w rządzie. Sprawdzimy, jak duża to jest populacja, jak dużo osób tak znalazło się w podobnej sytuacji, bo oczywiście wiemy, że jest grono takich osób, które pomimo trudności, bo te zwolnienia często miały miejsce dlatego, że no, Państwo wracając do Polski byli obejmowani kwarantanną i nie mogli wracać szybko do swoich pracodawców i zdajemy sobie sprawę. Sprawdzimy, jak duża jest to populacja i zastanowimy się, czy będziemy mogli dla Państwa przygotować jakieś rozwiązanie. Zdaję sobie sprawę, jakie to trudne i ogromnie wymagające. Mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli znosić te kwarantannowe zobowiązania dla osób no, w pasach transgranicznych, które pracują za granicą, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest przede wszystkim w dużej mierze powód, dla którego no, te warianty ostateczne, czyli takie, jak, o jakim pani mówi, czyli zwolnienie, ma miejsce, a na pewno no, możliwość uzyskania dochodu z racji tego, że właśnie nie można wracać do pracy. Dziękuję za ten głos. No oczywiście między nami mówiąc, to tak naprawdę powinniście Państwo być objęci pomocą w kraju, w którym Państwo pracowali. Tak jak tarcza kryzysowa w Polsce nie pomija firm nie polskich, ale zarejestrowanych w Polsce i pracowników zagranicznych, którzy w Polsce pracują i tutaj płacą składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, no to w podobny sposób oczekiwalibyśmy, aby pracodawcy, państwa pracodawcy traktowali państwa podobnie. I tutaj także ja na ten temat zwracałam uwagę moim kolegom, ministrom gospodarki naszych ościennych państw i także mówiłam o tym na poziomie Komisji Europejskiej. Ale także dziękuję za to słowo. Ja spróbuję, tak jak mówię, podnieść to jeszcze raz zarówno na forum europejskim, jak i my sami spróbujemy się zastanowić, czy możemy państwu jakoś pomóc. To teraz pani premier, głos pani Jadwigi, która jest przedsiębiorcą branży gastronomicznej, a precyzyjnie mówiąc oczywiście pytanie. Od poniedziałku będą mogły pracować tylko te lokale gastronomiczne, które mają ogródki. W mojej dzielnicy są dwie takie restauracje. Jedna ma ogródek, druga z braku miejsca niestety nie, więc straci klientów. Gdzie jest ochrona wszystkich przedsiębiorców tej samej branży? To od razu odpowiedź, mam nadzieję, dobra dla pani, więc od jutra rzeczywiście otwieramy restauracje i będą mogły one działać nie tylko te, które mają ogródki, ale także te, które będą mogły przyjmować klientów w lokalach. Także zachęcamy i zapraszamy do tego, abyście państwo od jutra czekali na klientów. Oczywiście znowu z protokołami bezpieczeństwa, z nowymi wytycznymi. Mamy tutaj limity dotyczące liczby osób, nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadratowe i odstęp między stolikami minimum 2 metry, bądź jeśli takiej odległości nie można zapewnić, to dzielące przegrody, takie, które będzie można dezynfekować i czyścić. To są oczywiście wytyczne związane z koniecznością posiadania maseczek, rękawiczek dla personelu restauracji oraz te dotyczące sposobu dezynfekowania stolików, krzeseł, które po każdym kliencie. Także od jutra działa w pełni gastronomia i ta ogródkowa, i ta w miejscach zamkniętych. Mam nadzieję, że te obroty, które mieliście Państwo jeszcze przed pandemią, wrócą szybko do Państwa, dlatego że zaczyna się też ciepły sezon i mam nadzieję też zachęcam nas wszystkich po to, aby jeśli chcemy, żeby gospodarka nasza ruszyła naprawdę tak szybko, jak nam się marzy, aby wróciła do tego tempa, w jakim jeszcze byliśmy pod koniec ubiegłego roku, na początku tego roku, to warto pamiętać o naszych rodzimych przedsiębiorcach wszelkich branż, o fryzjerach, restauratorach, sprzedawcach, producentach odzieży, obuwia. Dzisiaj od tego, jak bardzo będziemy ich wspierać naszymi zachowaniami konsumenckimi, na tyle szybko uda nam się pokonać pandemię, tę gospodarczą. Napisał do nas pani premier, pan Damian, który prowadzi dużą firmę zatrudniającą ponad 500 pracowników. Wystąpiliśmy już z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń w ramach tarczy 1.0. Czy możemy spodziewać się przedłużenia programu dofinansowania wynagrodzeń także po 30 czerwca 2020 roku? I czy rząd myśli o wydłużeniu tego programu?
Tak jak wszystko w czasie pandemii, mierzymy, sprawdzamy, analizujemy sytuację w takich interwałach co 2 tygodnie. Mierzymy ją codziennie oczywiście i badamy, sprawdzamy dane gospodarcze codziennie, ale decyzje o tym, jakiego rodzaju interwencje legislacyjne, pomocy publicznej podejmujemy na bieżąco. Dziś, jak Państwo wiedzą, zaczynamy odmrażać gospodarkę. Klienci wracają do sklepów, zakłady produkcyjne uruchamiają się ponownie po czasie przestoju. Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli wydłużać naszych interwencji tarczy gospodarczej, wypłaty postojowego czy innych świadczeń po 30 czerwca, ale trudno to dziś powiedzieć z całą pewnością. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna, zobaczymy, w jakiej kondycji gospodarczej będą firmy. Jeśli taka potrzeba nastąpi, na pewno nie zabraknie nam determinacji do tego, aby w dalszym ciągu udzielać pomocy na rynek. I mamy kolejny telefon do naszego studia. Pan Waldemar z Płocka się do nas dodzwonił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I słuchamy pytania do pani premier. Pani premier, 20 marca tego roku, to był piątek, na antenie dała pani nadzieję kilkutysięcznej rzeszy małych najemców w galeriach, w obiektach powyżej 2000 metrów kwadratowych, że pani powiedziała, i pamiętamy te słowa my najemcy, że umowy będą unieważnione, i pani powiedziała też, pani premier, że czynsze będą obniżone. Podczas gdy w tej chwili jest taka sytuacja, żebyśmy my mogli skorzystać z tarczy, czyli z tego prawie 2-miesięcznego wakatu, i nie płacić za czynsz, za wysokie czynsze w galerii, w których jesteśmy najemcami, to musimy przedłużyć umowę o prawie 8 miesięcy naszej umowy. Jest to dla nas wielkim uciemiężeniem, ponieważ stawki, dotychczasowe stawki w galeriach są tak wysokie, że są po prostu nie do zniesienia. A w tej chwili niestety galerie w Polsce, w szczególności te z kapitałem zachodnim, po prostu są dla nas ciemieńcą, ponieważ przysyłają faktury i pod groźbą sądu zerwania umowy i pod groźbą kar w tej chwili czynią tak zwaną rzeź najemców. I pani minister, czy jeżeli my do pani się wybierzemy z Płocka, z galerii, której ja reprezentuję, to jest Galeria Mazowia w Płocku, to pani grupę najemców przyjmie i wysłucha nas? I co jest z naszą sytuacją? Dobrze, a jeszcze tylko dopytam, bo rozumiem, że państwo teraz nie płacą. Zgodnie z ustawą nie muszą państwo płacić czynszu w czasie, kiedy, za czas, kiedy galeria była z mocy rozporządzenia zamknięta. To, bo o tym wiemy, prawda, że na mocy tej ustawy, którą przyjęliśmy pierwszej. Tak, pani minister, zgadza się, tak, możemy nie zapłacić, ale w ciągu 3 miesięcy zgodnie z tarczą musimy złożyć taką wolę wynajmującemu, że jeżeli nie chcemy skorzystać z tarczy, to musimy przedłużyć naszą umowę o następne prawie 8 miesięcy, czyli za okres, w którym obowiązywała, za okres, w którym nie handlowaliśmy, plus 6 miesięcy dodatkowo. Państwo popchnęliście nas, mieliśmy nadzieję, szczególnie w pani. Państwo popchnęliście nas jakby w ramiona właścicieli wynajmujących, że jeżeli chcemy skorzystać i nie płacić za poprzednie 2 miesiące, to musimy skorzystać, korzystając to muszą, z tej, to musimy przedłużyć umowę, a to jest dla nas bardzo ciężkie, ponieważ stawki są bardzo wysokie. Płacimy kilkadziesiąt tysięcy za nasze lokale. Ja jestem 10 lat najemcą, nigdy nie spóźniłem się z żadnym czynszem i w związku z tym w tej chwili mam poważne problemy i trudności, ponieważ niestety nie stać nas najemców. Ja mówię, pani minister, w tej chwili, jeżeli pozwoli pani... Panie Waldemarze, to dajmy odpowiedzieć pani premier. Jest okazja właśnie do tych konsultacji u nas na żywo w programie. Pani premier, proszę.
Tak. No więc ja rzeczywiście w minionych 2 tygodniach odbyłam szereg konsultacji z najemcami oraz z właścicielami galerii. Zarówno, ma pan rację, 70-75% galerii handlowych w Polsce to są galerie, których właścicielami są głównie fundusze zagraniczne, 25% to polscy właściciele. Rozmawiałam i z jednymi, i z drugimi. Staraliśmy się wypracować przy współpracy banków, które kredytują i jednych, i drugich, a zatem tutaj reprezentowały w pewnym sensie interesy jednej i drugiej strony. My byliśmy patronami tego dialogu. Staraliśmy się wypracować porozumienie, do którego chcieliśmy, aby przystąpili z jednej strony najemcy, organizacje zrzeszające najemców, z drugiej strony galerie. Takie porozumienie, o które mówiłoby o dochodzeniu do pełnego czynszu w momencie, kiedy rozporządzenie się zmienia i kiedy galerie zostają uruchomione ponownie. No, z różnych powodów takiego porozumienia wprost nie udało się podpisać, ale co jest efektem tych rozmów? Ja według moich informacji, a monitoruję to na bieżąco, wszystkie galerie handlowe, zarówno te zagraniczne w Polsce, jak i ci polscy właściciele, oferują, umawiają się indywidualnie ze swoimi najemcami, negocjując zarówno czynsze, jak i opłaty za użytkowanie. Opłaty te, które państwa opłaty są, mają te dwie części składowe, prawda? I one są uzależnione tak naprawdę od stanu finansowego i możliwości najemców. Zatem jeśli u państwa w galerii taka sytuacja nie ma miejsca, to ja jestem gotowa zaprosić państwa do siebie oraz właściciela galerii na taką moderowaną dyskusję, ponieważ tak jak mówię, mam ich wiele za sobą, możemy to zrobić już poza anteną. Tutaj poprosiłabym pana redaktora tylko o kontakt do nas, także jesteśmy otwarci na to, aby taką moderowaną dyskusję przeprowadzić. Tak zrobimy i życzenie pana Waldemara spełnione. Zapowiedź konsultacji, możliwość spotkania z panią premier jest. To teraz pytanie od pana Kuby. Jak będzie weryfikowany dochód u podmiotów nie będących VAT-owcami i nie składających deklaracji VAT? Tak jak wspomniałam, bo domyślam się, że pytanie dotyczy tarczy finansowej, tej, z której można ubiegać się o umarzalną pożyczkę, do 75% wartości pożyczki może być umorzona. Tutaj nie VAT-owcy, oczywiście weryfikowane jest z CIT-u i z PIT-u, także każdy naprawdę przedsiębiorca może z tej tarczy, bez względu na formę rozliczania się, może z tej tarczy korzystać. Pani premier, wirus, z którym walczymy, atakuje płuca, a nie zdrowy rozsądek. To cytat z pani pisma kierowanego do Rady Mediów Narodowych w sprawie szybkich i zdecydowanych kroków, których pani się domaga, jeśli chodzi o radiową trójkę. No i mamy odpowiedź też Krzysztofa Czabańskiego, szefa Rady Mediów Narodowych, który no, odpowiedział pani, mówiąc, że to głosowanie, lista została zmanipulowana. Czy to zamyka sprawę i satysfakcjonuje to... No, pani wezwanie do tej reakcji. Panie redaktorze, ja pamiętam jeszcze lata 80. jako dziecko, szkoła podstawowa, ale wtedy wszyscy słuchaliśmy programu trzeciego i słuchaliśmy listy przebojów. I pamiętam ten smutny czas, kiedy, co zresztą w tym liście także wspominam, kiedy to tylko tango Manamu, werbles, to tylko tango Manamu, były grane w miejscach, w których ocenzurowywano z piosenki Manamu na listach przebojów. Za co? Za to, że Kora odmówiła wtedy, cały zespół odmówił wtedy prezentacji przed wysokimi przedstawicielami, którzy mieli do Polski przyjechać ze Związku Radzieckiego, więc... Ja chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że tego typu czasy mamy za sobą. Ja nie wiem, co wydarzyło się, w jaki sposób wyglądało głosowanie w piątek, jeżeli reakcją na nie, nawet jeżeli nie, na nieprawidłowość, jeżeli w głosowaniu, w którym słuchacze wybierają taki, a nie inny utwór, po tym głosowaniu nagle decyzja zostaje odwołana, to dla mnie taka decyzja jest niezrozumiała. Ona przywołuje czasy, no, do których naprawdę nie chcielibyśmy, abyśmy się w nich znajdowali. Dziś i wczoraj musiałam długo tłumaczyć mojemu najstarszemu, nastoletniemu synowi, dla którego tamten okres, który tamten okres zna z kart książki do podręcznika do historii, i on naprawdę nie mógł tego zrozumieć. Ja bym chciała, żebyśmy się tym po prostu nie zajmowali. Uważam, że nie ma miejsca w przestrzeni publicznej dziś w Polsce
na tego typu zachowania. Pani premier, to tutaj stawiamy kropkę. Mam nadzieję, że zarówno Kazik wróci szybko na antenę, jak i, tak jak mówię, zbadamy tak naprawdę, co się stało i ewentualnych całej sytuacji. Bardzo dziękuję. Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, była gościem programu Wszystko o koronawirusie. Państwu dziękuję bardzo za uwagę i zostańcie z nami. Za chwilę wydarzenia wieczorne. Zapraszam w imieniu Jarosława Gugały. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful. Pilsner Urquell. Nic nie pobije oryginału. Euro prezentuje niecodzienne obniżki cenowe. Siemens ekspres automatyczny 400 zł taniej. Zmywarka Electrolux klasa A+++ taniej o 400 zł. Łap okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jest tako starogórolsko, prawda? Za kiedy w górach wieje, wieje i wieje. Kiedyś nareszcie wiać przestaje. Ahoj, a co to za nowinka? Pyszne piwo z żateckim chmelem. Teraz w wersji bez alkoholu. Żatecki Zero. Na zdrowi. Nie lubisz ubezpieczać swojego samochodu, prawda? Za każdym razem masz poczucie, że kosztuje cię to trochę za dużo. Ale jest na to nowy.